cześć, sorry, ogólnie lodówka chodzi, także lecimy, słuchajcie, z kolejnym znakiem zodiaku, jakim jest baran. Drogie baranki, wiadomości dla was, tak? Od tej osoby, o której myślicie. Skupcie się, słuchajcie, drogie baranki, dobrze. Przyciągnijcie sobie, słuchajcie, tę osobę totalnie. Dobra, niech wylatuje. To, co ma wylecieć, słuchajcie, dobre, złe, niech po prostu totalnie nam wylatuje. A my lecimy dalej z działaniem. Dobra, jeszcze coś? Ulala, słuchajcie. Karp dalej woli, słuchajcie, się zawiłam. Co tu, słuchajcie, może być? Lecimy, słuchajcie, w naszą pracę. Z tej gromadki, słuchajcie, nic. Lecimy teraz na szybciutko, drogie baranki z tej gromadki. Także zamknijcie oczy, skupcie się na tej osobie. Skupcie się, słuchajcie, na tej osobie. Skupcie się, zamknijcie oczy, przyciągnijcie, słuchajcie, tę osobę totalnie do siebie. Lecimy z kolejnych gromadek. Pytanie, słuchajcie, będzie bardzo długie, ale ogólne, także myślcie sobie na spokojnie, na 100%, o kim tam chcecie, o osobie, o osobach. Coś tu chce wypaść, to weźmiemy. Strasznie, drogie baranki, macie skryte tę osobę, ale też znowu, jak się rozgada, to leci. Także dobrze, słuchajcie, zamknijcie oczy i ją przyciągnijcie w tej chwili. To więc się wiadomości, słuchajcie, dowiecie o niej. Tak. Więc nic. Jeszcze mamy jedną gromadę. Także zaczynamy. Niech, słuchajcie, nie martwcie się, niech to wypada. Będzie więcej fajnych wiadomości lub złych wiadomości, to zależy. Coś się tej osobie, słuchajcie, drogie barany, nawiniały. Lub ta osoba wam, tak? Skupcie się, drogie baranki, na tej osobie, żeby jak najwięcej wiadomości się dowiedzieć, robicie błędy może nawet. Mniej więcej, słuchajcie, nie popełniać. Już raczej nic, lecimy teraz z wiadomościami. Czekać. Z tej gromadki lecimy z wiadomościami. Czytamy, słuchajcie, drogie baranki, dla was wiadomości. Tak, od tej osoby, o którą pytacie, lub od tych osób. Widać w ogóle mnie, bo coś światło, słuchajcie, razi totalnie. Widać chyba, co? Czy przestawimy tu? Widać. Nawet tylko czytanie, słuchajcie, było widać, nie? Ja to ja. Dobra. Dobra, jest cisza. Uczucie to nie zabawka. Znajdźmy w końcu jakiś kompromis. Ciekawe. Czuję, że mnie zdradziłaś, zdradzasz. Dziwnie się czuję, gdy udajesz kogoś, kim jesteś przy mnie. Najgorsze, co może być, słuchajcie. Teraz doceniam swoją prawdziwą wartość. Życie jest piękne. Waham się.
Gadaj głupoty dalej na mój temat. Boli, ale już mnie to nie rusza. Kręcisz mnie, ciągnie mnie do ciebie. Zraniłaś, zraniłeś mi słowami. Nigdy ci tego nie wybaczę. Nie zapomnę i nie chcę cię znać. Przy tobie wszystko ma sens. Nie walczę o kogoś, kto nie walczy o mnie i ma mnie gdzieś. Macie rację. Zawiodłaś, zawiodłeś mnie znowu po całości. Rób to, co kochasz i to, co cię uszczęśliwa. Walcz o to, co kochasz. Mówię ci prawdę, a ty dalej uparcie swoje. Zapamiętaj. Ze mną się nie zadziera. Chcę być tylko twoja, twój na zawsze. Chcę być na zawsze z tobą. W końcu się uśmiecham. Zaraz się z tobą skontaktuję. Myślę o nas poważnie. Boję się, że mnie odtrącisz, odrzucisz. Wyjaśnij mi w końcu, na czym ci zależy, o co ci chodzi. Poznaję nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Kiedy będziemy w końcu razem? Moje serce jest dla ciebie i tylko dla ciebie bije. Dorośnij, bo ranisz. Zawiodłeś mnie znowu. Podjęłeś złą decyzję. Czasu nie cofniesz, nie chcę ci znać. Nie wiem, czy sprostam twoim wymaganiom. Musimy nadrobić stracony czas. Czemu mnie ranisz? Dajesz mi w kość. Mam w nosie imprezy, wolę stabilizację. Jak ty nie wiesz, czego chcesz, to sayonara. Macie rację, słuchajcie. Obserwuję uważnie ciebie i twoje zachowanie. Nie widzę, że ci zależy. Dobrze, że zmieniłem otoczenie na poważne i dojrzałe. Mam do ciebie żal. Coś spadło? Coś nabraliście, słuchajcie. Chcę mieć cię tylko dla siebie i przy sobie. Postarajmy się w końcu o to relację. Potajemnie się w tobie zakochałem, ale ci tego nie powiem, bo boję się, że mnie odrzucisz, wyśmiejesz i zniszczy przyjaźń. Widzę cię jako mamę, tatę, męża, żonę. Udowodnić, że ci zależy, bo w słowa już nie wierzę. Zmieniam się dzięki tobie. Jak cię z nim z nią zobaczyłam, serce pękło mi na pół. Muszę siebie chronić. Ale ty jesteś niedojrzały emocjonalnie. Czekaj, dwie się wyjęło? Dwie tylko? Ruszam naprzód, a ty stój dalej w miejscu, sama. Będziesz moim pantoflarzem, pantoflaro. Żyj dalej w iluzji. Walczę o siebie. Czy ta osoba już się z wami poddała totalnie? Będę walczyć o nas. Nie wiem, co ja mam o tobie już myśleć i twoim zachowaniu niedojrzałym. Nie chcę relacji. Jestem całkowicie załamany w tej chwili. Planuję budowę domu, stabilizację. Nie przeszkadzaj. Rozdziały pozamykane. Idę przed siebie, rozbieg na tu, lecę naprzód. Nie będę czekać na ciebie całą wieczność. Zapomnij, pomasz sobie. Szczerze odsunęłem się trochę od ciebie, bo chcę cię poobserwować, czy ci zależy, czy nie. Dziękuję za to, że mnie olałeś dla niej, dla niego. Odwrotu nie masz. Zasługuję na więcej. Dzięki tobie to zrozumiałem. Rozwijam pasję i hobby. Rzucam się w wir pracy, żeby o tobie zapomnieć, spełnić swoje marzenia, których ty nie potrafiłeś spełnić. Gdy cię zobaczyłem z nią, moje serce poszło na kawałki. Albo się starasz, albo nie. Jak na swój wiek jestem odpowiedzialny za swoje czyny. Nic się nie dzieje bez przyczyny. To prawda, kochani. Albo coś jest dla nas, albo jest jakąś lekcją karmiczną. I tak dalej, tak? Przeznaczenia nie oszukasz. Spójrz głębiej, a nie patrzysz na okładkę. Dość pustych słów i obietnic. Teraz albo działasz, albo sayonara. Wiem, czego chcę, idę na całość, a ty sobie stój i się patrz. Chcę zgody i stabilizacji. Żeby osiągnąć marzenia i je spełnić, musisz dać siebie wszystko i zaryzykować, iść na całość. Chcę cię poznać bardzo chętnie. Jestem nieobecna myślami, jestem tylko przy tobie. Ochładzam relacje. Nie możemy zmienić kierunku, ale możemy inaczej postawić żagiel. Robię ci nadzieję.
Jestem już... Już się nie mogę doczekać, kiedy ci zobaczę. Jesteś dla mnie całym światem. No słuchajcie, kochani. Ciekawie się robi. Nie przejmuj się opinią innych. Nie warto. Też mam to samo. Zmiany są trudne, ale niestety tutaj konieczne. Chcę założyć rodzinę, mieć dzieci. Zaufaj mi w końcu. Jesteśmy inne bajki, inne światy, inne ligi. Ale mnie wkurzasz. Tęsknię za tym, co było między nami. Odezwę się pierwsza. Czuję, że grasz nie fair. Pamiętajcie, intuicję macie zawsze dobrą. Niedługo wyjeżdżam i zaczynam nowe życie bez ciebie. Chcę o tobie zapomnieć o tych ranach, co zrobiłeś, zrobiłeś niedawno. Jeśli myślisz, że będziesz miała odwrót, grubo się mylisz. Jesteśmy bratnimi duszami, bliźniaczymi płomieniami. Zapomnij o mnie. Jak na swój wiek jestem dojrzała, wiem, co robię. Pamiętaj, jeśli coś zakończysz, nie masz odwrotu, bo to boli. Jestem cudowną osobą, a ty na mnie nie zasługujesz. Macie rację. Zraniłeś mnie. Jesteśmy bardziej do siebie podobni, niż nam się wydaje. Przestań mi robić mętlik. Podejmij w końcu dojrzałą, stabilną decyzję. Nie mogę bez ciebie żyć. Zmieniamy się dla ciebie. Po ślubie wszystko się zmieni. Sprawy stały się poważne. Ja czuję, że nie jesteś gotowy na stabilizację, więc odchodzę. Będziemy jeszcze razem, jak dorośniesz. Dogadajmy się w końcu, jak dorośli, nie kłócimy się jak dzieci z piaskownicy. Wybierz jedno osobę, a nie grasz na kilka frontów. Czyli zobaczcie, ta osoba coś czuje. Mam w nosie to, co myślisz. Mam niskie poczucie własnej wartości przez ciebie i pracuję nad tym. Weź się w końcu za poważne stabilizacje, a nie latasz. Mam strach przed zranieniem, który mi fundujesz na okrągło. Nie ufam już ci. Specjalnie widzę, że dajesz mi znaki, fałszywe nadzieje. A ja się w tobie zakochałem. Uwolnię siebie już niedługo, żeby być tylko z tobą. Kasa praca była na pierwszym miejscu. To jest panienki, co sobie marzę o tobie i śnię. Nigdy się nie poddawaj. Zgubiłem się na chwilę. Stop. Kiedy myślisz, że każdy jest przeciwko tobie, pamiętaj, działa to w dwie strony. Pięknie kłamałeś. Kiedy ty w końcu dojrzejesz, pomagaj, to jest fajne, a nie grasz nie fair, wróć do mnie. Trzymajcie się, hej!